Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. Zauważyłem już któryś raz pojawiający się problem niemożności wyłączenia diody podświetlającej, inaczej mówiąc funkcji latarki. Możemy sobie naciskać guzik włącz, wyłącz, włącz, wyłącz ile chcemy, a latarka się nie wyłącza. Problem zaczął występować zaraz po aktualizacji Androida z naszego Lollipopa na naszego Marshmallow. Tak więc fajnie, że mamy aktualizację, tylko szkoda, że i staminy nie ma w aktualizacji i latarka też nie działa właściwie. Jeżeli uruchomię ponownie urządzenie, to działa, wszystko jest ok, wyłącza, włącza, wyłącza, włącza. Po uruchamiam jakieś gry, podziałam sobie troszeczkę i znowu taka sytuacja. Ta sytuacja wystąpiła też w czasie testu, który możecie sobie zobaczyć wcześniej nagrany z dwóch diod z S7 i Sony Xperia Z5 porównanie. No i znowu występuje już któryś raz w sumie taki problem. Trzeba uruchomić ponownie smartfona, żeby problem przestał istnieć. Nie ma innej opcji. Tak więc jest jakiś błąd w oprogramowaniu. Oczywiście pewnie Sony bardzo szybko ten problem rozwiąże. Tak więc piszcie, jeżeli macie też ten sam problem z Androidem Marshmallow. Ciekaw jestem, ilu z Was ma ten sam problem i może macie jakieś inne dodatkowe rozwiązanie, jak ten problem wykluczyć. W moim przypadku nowszej aktualizacji tutaj nie ma i pojawia się to znikąd po jakimś używaniu smartfona, po jakimś czasie używania smartfona, jakichś gier, aplikacji. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego odcinka. Subskrybujcie kanał, komentujcie, łapka w górę jak się przydało, a jak nie to nie. Oczywiście jak tylko będę znał rozwiązanie tego problemu albo jakaś aktualizacja rozwiąże, dam Wam zaraz znać. Trzymajcie się, pozdrawiam.